Witajcie moi Rosnowini. Dzisiaj po raz pierwszy trzymia w ręku taki pieniądz. No ciężko badać to pieniądz. Bilet polskiego banku, na którym pisze, że to jest prawny środek płatniczy w Polsce. Do niedawna to był największy pieniądz. Bodajże jeszcze chyba jakieś 200 zł, ale nie wiem, nie miał jeszcze w recepty. Ostatnio no to taki miał, a teraz już taki, 500. To dowód, że inflacją zasuwo, zapieprzo, czy jak to tam chcecie powiedzieć, sztartła, czy już wyleciała jak rakieta w świat. I hned nasze pieniądze będą pieniądze werte. Coraz to mniej są wert, ale hned będą coraz jeszcze mniej. No, dzisiaj ostatnim pieniądzem, co jest coś wert, to są grosiki, które magnes nie przyciągał, bo te co magnes przyciągał, to są już pieniądze wert. I te pieniądze, które są zrobione ze silbru i ze złota. Także dawajcie pozór, bo mogą wam te pieniądze ukraść państwo, a zgodnie z przepisami europejskimi, to nawet jak na banku trzymiecie kasa, to bank może wam te pieniądze swinąć pod pozorem, że straci płynność finansową. Także to jest mój apel. Dawajcie pozór, co się dzieje z pieniędzmi. Dawajcie pozór na swoje pieniądze, bo hned możecie ich nie mieć. Mimo że będziecie mieli te papierki, to one będą tyle w wercie, co te papierki z pierwszej komuny, czy z pierwszej wojny światowej, po pierwszej wojnie światowej. Co tydzień to była połowa menu we wercie. Także zróbcie coś swoimi geltym, jak omocie. Zabezpieczcie, co byście nie stracili wszystkiego. Jak to możecie zrobić, ja wam nie powiem, bo to je każdy musi wiedzieć, co. Jeden kupi beczka kapusty i wędzonka i mu to, żeby bez zima mu to nie zdrożało. Drugi kupi jakąś działka, jakąś nieruchomość i no nie na kreda, bo kreda będzie drogo hned. No ale może ktoś zaryzykować i na kreda kupić, to jest jego problem. Ale niech się trzy razy zastanowi, zanim weźmie coś na kreda. Bo jak już to cumbor. I co jeszcze? No, życzę wam wszystkim, co by ten przyszły miesiąc był jak najlepszy. No i co by się dostali jakiś gieszynk na Mikołaja. A o dzieciątku to jeszcze pogodę my. Na razie. Do już zaś z pomboczkiem.